Cześć moi drodzy, dzisiaj poruszę temat, który jest skierowany głównie dla kobiet, chociaż w zasadzie nie tylko, ale to specjalnie odcinek dla Was. Szczególnie dla kobiet, które zbliżają się albo są już po okresie dojrzewania, które są po prostu już kobietami dojrzałymi. O co chodzi? Zapraszam do oglądania. Dojrzała kobieta i jej nie wypada? A ja Wam powiem inaczej. Wypada, tylko źle założona plomba. Zapamiętajcie to. W ogóle kto to do cholery wymyślił, że kobiecie nie wypada, bo już ma 30, 40, 50 czy nawet 60 lat i jej nie wypada? To jest jakieś głupie i powiem Wam szczerze, że byłem już w różnych miejscach na świecie i takie coś najbardziej jest widoczne tu w Polsce. Znaczy już nie mówię o jakichś Arabiach, gdzie tam w ogóle kobieta nic nie może. Chodzi mi o to po prostu, że wiecie, pewnie też większość z Was zauważyła coś takiego, że kobiety po 40, a nawet 30 i już w ogóle nie mówiąc 50, 60, to już tak najlepiej się chowają, tak wiecie, takie, nie wiem jak to określić, bo nie chcę nikogo obrazić, ale jakby kobiety dziadzieją, rozumiecie, takie nie dbają o siebie, ja nie mówię, że chodzą brudne i zasikane, ale wiecie, chodzi o to, że po prostu tak nie dbają o siebie, są takie, o, nie wypada, nie, jest za stare, jestem, jest za stare, ja nie jestem, nie tam. A wiecie, gdzie to zauważyłem najbardziej? Najbardziej to zauważyłem w mojej pracy. Jak przychodzą do mnie różne kobiety w różnym wieku i czasami chciałem im zaproponować coś, co je odświeży, odmłodzi, co da im takie, wiecie, iskry. I słyszę wtedy, nie, mi nie wypada, panie Michale, nie, nie, nie. A w ogóle hitem jest to, opowiadałem to już w jakichś wcześniejszych odcinkach, jak kilka lat temu, grubych lat temu, robiłem włosy mamie mojej przyjaciółki. To nie była jakaś ogromna zmiana, bo ta fryzura była w zasadzie taka krótka, ja tylko po prostu w tą fryzurę włożyłem dużo kobiecości i takiej delikatności. Wszyscy zachwyceni, po prostu wszyscy. A pani przed lustrem? Nie no, nie no, ja jakoś za młodo wyglądam. Ja myślałem, że ja strzelę w ogóle, nie, że w to lustro tak, wiecie, głowę i tak. No chyba o to chodzi, to chcesz wyglądać młodo czy staro, no nie rozumiem. A na swój wiek to też jest trochę bez sensu. Nie zabijaj tej kobiety w sobie, nie dziadziej. No chyba, że chcesz, okej. Okay. Ja tutaj nie mam zamiaru jakby zmuszać kogoś do czegoś, bo wiele kobiet chce być kobieca, naturalna, delikatna, seksowna, sensualna. Ale są takie pewne narzucenia społeczeństwa, że nie wypada. Bo kobieta, która ma na przykład krótką spódniczkę, to już jest źle. Która ma leginsy, jest źle. Oczywiście ma być dobrane ze smakiem, żeby to było ładne, fajne i pyszne. A nie, że wiecie, no wiecie zresztą, jak czasami ludzie wyglądają na ulicach. No, ktoś, kto jest, że tak powiem, ciut większy i założy takie mega, mega leginy i prześwitują stringi, no to sorry, to już nie jest fajne. Ale co z tego, nieważne, czy jesteś duża, średnia, mała, czy chuda, czy w ogóle chudzierlak, czy po prostu ogromna. Możesz nadal być piękna. Naprawdę, uwierzcie mi. Trzeba mieć idealnej figury z Instagrama, żeby być sexy, żeby być kobiecą i piękną. Naprawdę nie trzeba. Nie wiem, czy kojarzycie piosenkę Jennifer Lopez Booty, w którym śpiewa w zasadzie o sensualności kobiet. I ona została trochę skrytykowana za ten utwór i za teledysk i za występy do tego utworu, ponieważ był bardzo seksualny. Ale w taki naprawdę smaczny sposób. Ja tam nie widziałem jakiegoś, nie wiem, wyuzdania czy coś takiego. I ona się wkurzyła na pewnego dziennikarza. Jak znajdę ten wywiad, to wam tutaj pod filmem go zlinkuję. I tam powiedziała, że ona nie zamknie się w jakichś ramach, bo społeczeństwo tego wymaga i ludzie wymagają, że ona ma 50 lat prawie i ona ma nagle w jakieś badehołdy się ubrać, w jakieś wory i się schować. Ona nigdy nie czuła się tak kobieco i tak seksownie jak teraz. A ma 49 lat. A wygląda super. I mówcie co chcecie, ale nie widać po niej żadnych operacji ani innych dziwnych rzeczy. Nawet jakby było widać, to w dupie, jak jest szczęśliwa, okej. A ona po prostu jest piękna i w zasadzie im starsza, tym wygląda lepiej, naprawdę. Więc ja mega za to szanuję, że ona dba o tą swoją kobiecość, pielęgnuje ją i emanuje nią, ale w taki naprawdę piękny sposób. Nie musisz też być jak Kylie Jenner. Nie musisz, naprawdę. Bądź sobą, tylko nie zabijaj w sobie kobiety. Weźmy na przykład Beatę Tyszkiewicz, Beatę Kozidrak czy Halle Berry. To są kobiety już dojrzałe, a wyglądają no zajebiście. Wyglądają jak kobiety, a nie jak dziady. No ale możecie pomyśleć, co ja tam wiem. Jestem tylko jakimś ciaro usago, który nie jest kobietą i nie będzie. I co? Dlatego mam gościa specjalnego, którego znacie z mojego poprzedniego odcinku. Moją mamę i może niech ona się wypowie, bo jest dojrzałą kobietą. I właśnie, zgadnijcie ile ma lat, bo jestem ciekawy, ale tak serio, piszcie mi w komentarzu.
Cześć kochani, witam Was ponownie. Chciałam Wam powiedzieć, że był taki czas u mnie, że też się zaniedbałam. Faktycznie, pomyślałam, teraz w tym wieku po co? Ale dostając takiego dobrego kopa od mojego syna, stwierdziłam, że faktycznie, no przecież co ja robię? Jestem kobietą, byłam i będę. Więc dlaczego mam się zaniedbywać? I w pewnym momencie obudziłam się i stwierdziłam, dlaczego mam wyglądać jak wszystkie inne szare kobiety? Dlaczego ja mam być szarą myszą? Jak to mój syn powiedział, z dziadziałą? Koniec, kropka. Nieważne, ile mamy lat kobiety. Nie ograniczajmy się. Po prostu bądźmy sobą. Jestem z niej dumny. Bo naprawdę miała taki moment dziadkowania. Mówię, o nie. Syn stylista, matka z wysypiska. No. O nie. Nie pozwoliłem na to. No to było bez sensu nawet. Oczywiście, czy moja mama by była taka, wiecie, taka Danka w ogóle taka, to bym ją kochał, tak? Ale no kurde, to jest zajebista laska i nie pozwolę, żeby wyglądała jak jakiś kartofel. Nie Danka. Ale wiem, że większość z was ma w sobie taką prawdziwą siebie, kobietę, która chce wyjść i krzyknąć, że ona gdzieś tam jest. Uwolnijcie ją, naprawdę, uwolnijcie ją. Czasami chciałem zmienić klientkom tylko delikatnie kolor, ona, nie, Jezus, cóż to, nie. No naprawdę, 40 lat i chodzi w jakichś siwych włosach takich. Poza tym jak jeszcze często te osoby, bo to nie chodzi tylko o wygląd, uwierzcie mi, to nie chodzi tylko o wygląd, to chodzi też o to, co jest w głowie, prawda mamo? Prawda. No właśnie, dlatego wiecie, jak ktoś tak o siebie nie dba jakby wizualnie, to też to przechodzi, w zasadzie to jest od środka, od głowy na zewnątrz, to nie dość, że ma się siwe włosy, ubrany jest się w worki, że tak. I to się udziela. I z takimi osobami, wampirami za bardzo nikt nie chce przebywać. No, chyba, że macie siwe włosy, macie gdzieś jak wyglądacie, ale jesteście takie, czy tacy radośni, w ogóle no to spoko, no nikt wam nie każe teraz, wiecie, szminy sobie robić, rzęsy doklejać dwumetrowe, to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby być sobą. Ale jeśli jesteś kobietą i czujesz, że ta prawdziwa kobieta chce z siebie wyjść, uwolnij ją. Naprawdę ją uwolnij, a nie żeby mi nie wypada. Masz 60 lat, ubierz szpilki. Słuchajcie, ja mam klientkę jedną, która ma 73 lata, jak ja się dowiedziałem, ile ona ma lat, to byłem w szoku. Naprawdę, ona tak wygląda super, że ja na nią patrzę, ja mówię, kurde, jak będę miał tyle lat co ona, to chcę być też taki witalny. I to jest super. Ale ona trochę ćwiczy, stara się zdrowo odżywiać i nie ma jakichś botoksów ani nic takiego, naprawdę. Po prostu stara się dobrze wyglądać. Makijaż zajmuje jej 15 minut i wiem, że teraz wiele osób może powiedzieć, że o, bo ja nie mam czasu się uczesać i w ogóle. Słuchajcie, szczerze trochę bzdury. Dobrze wiem, jak to jest, bo mi też się nie chce uczesać włosów, czy nie wiem, mojej mamie się czasami też nie chce malować. Ale po prostu wstań wcześniej. Zawsze jakieś wyjście jest. Każdy ma w życiu tyle samo czasu. Tyle samo. Wszystko możesz zrobić, tylko to zależy, jak sobie ten czas rozdzielisz. I wiem, że teraz matki Polki mogą krzyczeć, a ja mam 5 dzieci, to kiedy ja mam się malować? Wstań wcześniej. Wystarczy 15 minut. Dokładnie, a czasami nawet 5. Przecież nie musisz robić konturowania jak Kim Kardashian, że tu na Indianina i tu, i tu, i tu. Czasami wystarczy tylko pomalować rzęsy, usta i wyjść. Przecież mówię w moich filmach o suchych szamponach, czasami trzeba psiknąć, rozczesać, wydmuchać i już masz świeże, piękne włosy. Na wszystko jest jakiś sposób, tylko trzeba chcieć. Dokładnie, trzeba chcieć. A my z moją mamą pozdrawiamy, trzymajcie się, jeśli odcinek wam się podobał, to oczywiście łapka w górę, nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. I moi drodzy, dajcie mi znać, jak myślicie, ile moja mama ma lat, bo jestem ciekawy. I dajcie jej łapki w górę, bo pewnie będzie zadowolona. I ja też. Cześć. Jezu, jaka to jest ciężka praca, matko.